jeśli na tej ziemi jest Kościół Chrystusowy, apostolski, jeden, święty, to ma obowiązek wołać dziś. Chrystus wstępuje do nieba, do Kościoła, na mszę. A woła? Posoborowy woła? Zawołał Pana Ojca od chrztu Tomasza Zygarłowskiego? To on tę muzykę puszczał, jakieśmy ze z dawna Polski tyś królową szli? To on? Tomasz Zygarłowski? Syn Ludwika? I Heleny? W grobie się rodzice nie przewracają? Owoc nowej Wojtyłowej wiary? Posoborowego tworu nowej mszy. Antykościół. Antykościół, antychrysta jest. Choćby wszyscy dziś pracowali, zatrudnienie mieli i musieli pracować, jak w komunistycznym państwie, do łagru iść. Kościół choćby jednym kapłanem ma obowiązek wołać. I woła! Chrystusowy Kościół tak. Pójdź dziś do liturgisty schyb. Baranowo tamten miejsce, gdzie tamten hangar jest. Czy dziś obchodzi w niebo wstąpienie pańskie? Co tam dzisiaj ma? I czym to będzie tłumaczył? Że w niedzielę przyjdą na wniebowstąpienie pańskie. Ha, ha, ha. Nie. Tomasz Zygarłowski o tej procesji wie? Nasza taką była w tym wydaniu baranowskim. Już nie. Dobrze ksiądz Cekada pisze o nowej mszy i jej owocach. Poraziło biednego Tomasza. Kopnęło go jak koń.